Pani Alicjo, 45 lat występów z panem Włodzimierzem Korczem, ale jeszcze więcej tej własnej drogi. Zastanawiałem się, gdyby można to ubrać w jakieś emocje, jak smakuje 50 lat na scenie? Przed panem Korczem to się niewiele liczy. Przed panem Korczem liczy się no parę lat ze śpiewaniem w zespole Partita, to się oczywiście liczy. To już przechodzimy ponad pół wieku, to już jest jednak coś. Ponad pół wieku na scenie. Mogę powiedzieć, że taką piosenkę śpiewam, z której tekst napisała Magda Czapińska, to na poprzedniej płycie, że życie jest piękne, lecz krótkie jak przeciąg, więc właściwie te 50 par lat jak przeciąg przeleciało. Tak jak jest w innej piosence, że 40 lat minęło jak jeden dzień. Można to porównać? No to troszkę, to tak troszkę jak jeden dzień, to 50 par lat też jak jeden dzień. To dopiero właśnie jak nieraz są takie sytuacje, gdzie coś o czym się mówi, wspomina i nagle się okazuje, że jest tyle tych wspomnień, bo było tyle sytuacji już w naszym życiu. Rzeczywiście, że to musiało jednak w jakimś długim czasie nastąpić, żeby móc nazbierać aż tyle właśnie wspomnień, refleksji, wspomnień, sytuacji, zdarzeń, które się zdarzyły, ważnych i mniej ważnych w ciągu naszego aktywnego już życia. Wydaje mi się, że taką jedną z naczelnych pani zasad jest to, żeby jednak przede wszystkim nie rozczarowywać publiczności. Dużo pani odwoła koncertów w życiu? Nie wiem co, no to jasne, żeby nie rozczarowywać, ale to nawet nie tak po prostu wprost, bo to jest coś, co w nas jest, w nas występujących, prawda, na tej scenie i mających tę świadomość, że ktoś kupił bilet, że ktoś tam poświęca czas i tak dalej. I to sprawia, znaczy ta widownia potem, którą widzimy, prawda, którą mamy świadomość, że Państwo poświęcili jakiś czas i czegoś oczekują od nas, no żeby nie daj Boże, nie wyszli rozczarowani. I to tak jest. Ale to motywuje przy okazji, pewnie o tym mówiłam, przy okazji tego nieraz zmęczenia dużego, jakiegoś właśnie paru koncertów pod rząd, czy jakieś aury nie takiej, że człowiek tak ledwie chodzi, prawda, a tu ta publiczność, no i wtedy się dostaje z skrzydeł energii nieprawdopodobnej. A po koncercie bywa różnie. Pan Wojciech Mann, gdy rozmawialiśmy o takiej czysto teoretycznie zawodowej emeryturze, bo przecież on fantastycznie dalej prowadzi swoje audycje i w każdym dniu musi mieć wypełnione chociaż dwie godziny właśnie tym, mówił pół żartem oczywiście, że on, jeżeli chodzi o dalsze zawodowe swoje kroki, to się będzie trzymał pazurami, dopóki będzie mógł. Jak pani myśli o swojej przyszłości na scenie? To czy pani zakłada jakiś plan? Albo czy może jest przedpogodzona, że kiedyś będę musiała powiedzieć stop dla siebie? Wie pan, nie wiem. Na razie jestem takim pędziem pracy i koncertowej, i promocyjnej, dzięki Bogu, te płyty i tak dalej, że jakby wydaje się to być bardzo odległe, no ale przecież na każdego może przyjść właśnie jakaś niedyspozycja w postaci choroby i tak dalej. Nie wiem, jak bym się zachowała, bardzo różnie się koledzy zachowują, inni się wycofują, żeby nasz publiczność zapamiętała w okresu, kiedy w najlepszej formie, prawda. Przykładem jest znakomita wokalistka, piosenkarka, ciągle Rzesze dopytują, czy jeszcze zaśpiewa na estradzie Zdzisława Sośnicka, która parę lat temu postanowiła jednak nie. Innych, wie pan, słyszymy w lepszej, gorszej formie i to bardzo nieraz czytamy, jakieś takie hej, ten powinien już skończyć. Nie powinniśmy tak oceniać, bo to jest i nasza potrzeba aktywności, tej adrenaliny, którą daje spotkanie z publicznością, przygotowanie czegoś nowego i koncertów. Także Grzesio Markowski też niedawno zrezygnował, jakby jest zmęczony śpiewaniem, tym, że te ogromne koncerty, że czego to od niego oczekują, on już może nie ma takiej. To jest bardzo indywidualna sprawa, przecież Rolling Stonesi cały czas grają i bardzo indywidualna i nie mam pojęcia, co będzie za 5 lat, czy za 10.